Właściwie dla GoPro 7 możemy powiedzieć już, że ten gimbal nie jest potrzebny. Możemy go potraktować jako dodatkową baterię, ale też jako uchwyt do drona, co jest fantastyczne faktycznie. I ta koncepcja mi się bardzo podoba. Niestety DJI do dzisiaj nie zrobiło czegoś podobnego, a wiele osób naśmiewało się, można powiedzieć, z GoPro. Natomiast chłopaki z GoPro są wizjonerami. Zrobili coś niesamowitego, a mianowicie zwróćcie uwagę, jakie moduły, jeżeli chodzi o samo GoPro i możliwości stabilizacji kamery. Wtedy była to piątka, jak weszła, teraz jest siódemka. Też pasuje, też jest kompatybilne oprogramowanie. Mamy przejściówki micro HDMI, przejściówka USB typu, gniazdo USB typu C. Co tutaj jest słabszego, a mianowicie to, że kamera się cholernie rysuje. Zwróćcie uwagę, co mi się stało. Praktycznie nowa kamera wygląda w tej chwili, jakby przeżyła wojnę, ale połączenie jest rewelacyjne i to, że nie trzeba wyważać gimbala, też jest fantastyczne, nie trzeba go kalibrować, wyważać, wszystko gra od razu. Praktycznie łączymy, tu jest przejściówka też na USB typu C. Połączenie, blokujemy gimbala, uruchamiamy i to działa. Cały czas działa, czyli cały czas jest kompatybilne. Konsekwencja podoba mi się bardzo. To, co mi się mniej podoba, to fakt, że nie mamy możliwości paningu, czyli tutaj właściwie możemy poruszać się tylko góra-dół. Zwróćcie uwagę, tak. Jeżeli znowu sobie zrobimy dwa razy, przyciśniemy, może tak. Najpierw przycisnę raz. I w tej chwili można już w tej płaszczyźnie sobie przemieszczać. Przyciśniemy raz, wraca i stabilizuje. Natomiast nie mamy paningu i ograniczenia, jeżeli chodzi o ruchy gimbala. W tej płaszczyźnie jest ok, w miarę. Natomiast jeżeli wyprostujemy go, to już mamy dość poważne ograniczenia. Tryb selfie praktycznie nie istnieje, dlatego że jeżeli robimy tryb selfie, to słuchajcie, te przyciski wszystkie są do tyłu, tyłem do nas i to jest ból. Natomiast prostota tego systemu jest jego główną zaletą. Nie mamy tutaj innego uchwytu, tylko ta obręcz, taka obejma, której niestety nie dostałem od Michała, który mi pożyczył to. Obejma jest fajna, dlatego że pasuje do całego sprzętu GoPro. I najlepiej używać właśnie kamerki z tym stabilizatorem Karma Grip w tej płaszczyźnie poziomej lub też kąt około 30 stopni. Wtedy hula to w miarę ok i dość dobrze stabilizuje. Nagrywamy bezpośrednio z tego, zmieniamy tryby też tutaj, natomiast nic nie widać. Spróbujmy ją teraz obrócić. I teraz wygląda to dość fajnie, bo wreszcie widać ekran, natomiast nie widać tego, na czym nam zależy. Zobaczmy. Nie widać, nie widać, nie przekręcasz, tak. Czyli przekręcę dotąd, tu są mody, czyli tryby, teraz zmieniamy tryby, co jest ciekawe, możemy zacząć nagrywać, tak, kończymy tą funkcjonalność, dobra, i tutaj możemy sobie zablokować i odblokować do poprzedniego stanu. I to właściwie tyle, jest bardzo prosty, jeżeli chodzi o te możliwości, natomiast sama kamera długo pracuje. Nie ma tutaj niestety wymiennych baterii, tak jak w Osmo, zaraz pokażę Osmo, a tutaj mamy tylko gniazdo USB typu C, czyli nie jesteśmy w stanie nawet postawić tego gimbala de facto, a jak go położymy, to się dzieją takie rzeczy, wije się trochę jak piskosz, który jest. Więc słuchajcie, działa z siódemką, oprogramowanie jest, czy go warto kupić? Ciągle na stronie GoPro można go kupić za mniej więcej $350, czyli w Polsce pewnie z 1300-1500 zł, na Allegro pewnie z 1000, ale czy z siódemką jest warto stosować go? My teraz przejdziemy się i pokażę Wam, jak to wygląda. Słuchajcie, co by się stało, gdybyśmy połączyli Karma Grip, czyli ten gimbal od GoPro z Osmo, może z Pocketem, a może z Osmo klasycznym typu Plus. Może wtedy wyszedłby naprawdę fajny, bardzo fajny gimbal sportowy. I w tym momencie co byśmy mogli uzyskać? Przede wszystkim dobrą jakość dźwięku i wejście dźwięku, którego tutaj brakuje. Moglibyśmy uzyskać na przykład joystick, którego tutaj też brakuje, ale równocześnie moglibyśmy uzyskać wymienną optykę, czyli
Dla mnie byłaby to kamera Hasselblad z Mavic 2 Pro, którą możemy do gimbala sobie przypiąć, a za chwilę przepiąć właśnie do drona. To byłoby super, czyli taka koncepcja. To, czego mi brakuje w gimbalach od DJI, to właśnie możliwości wymiany optyki, to połączenia właśnie przez USB-C, tak jak zrobiło to GoPro, bo to było mistrzostwo świata. No i wydajemy dwa razy pieniądze, prawda? Pierwszy raz na drona razem z kamerą, który jest nierozłączny, i drugi raz na przykład na Pocketa. A mogłoby to stanowić komplet, taki Pocket plus Mavic 2 Pro. To byłoby świetne. Natomiast dzisiaj mam do dyspozycji Karma Grip. Jest to wersja pierwsza i jedyna do tej pory. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo proste urządzenie. Ma swoje wady i zalety. Wadą jest m.in. to, że muszę używać, słuchajcie, zewnętrznego rekordera. Nagrywam na telefon z tego mikrofonu, dlatego że nie mamy tutaj możliwości wprowadzenia w tej chwili dźwięku. Ja mam właśnie siódemkę, GoPro 7 Black na tym gripie. Właściwie to nie wiem, po co używam tego gripa dla siódemki. Może po to, żeby sprawdzić, jak on działa. I dzisiaj zobaczymy też, czy jest zasadne, czy jest sens stabilizowania siódemki Black i jak z tym kulisy tych gimbali sportowych. Brak wymiennej tutaj baterii, prawda? Czyli jeżeli faktycznie nam się wyczerpie bateria w tym gimbalu, musimy go podładować. Nie ma takiej opcji, żeby wymienić sobie baterię. Do Osmo mam chyba 3 w tej chwili baterie, czyli mogę jechać prawie cały dzień z nagraniami. Czyli oprócz mikrofonu brak wymiennej baterii, natomiast fajne jest to, że jest dosyć szybkie ładowanie poprzez baterię z Karmy. No i faktycznie to, że możemy tego gimbala nie tylko przypiąć sobie na przykład tu do plecaka, ale możemy też przepiąć jeszcze. To jest mega fajna zabawa. I życzę, żeby DJI wreszcie nam wyszło naprzeciw i zrobiła przenośną wersję Hasselblada z fajnym gripem. Coś pomiędzy Osmo Pocket a Maviciem 2 Pro. Trzeba pamiętać, że ten dron nie ma czujników. Jak on napiera na nas, to znaczy, że faktycznie napiera na nas. Tu nie ma zmiłuj. I może być tak, że napiera na nas i faktycznie naprze bez żadnych problemów. Ale dynamika jest. Mamy 2.7 w 25 klatkach. Teraz zobaczymy, jak na boki stabilizuje. Idę z grypem. I mamy nagranie z ręki już, bez gimbala. Oczywiście chodzi też o horyzont. Tu nie złapiemy takiego dobrego horyzontu pewnie. Ale tak wygląda stabilizacja. Dobra. Za chwilę zrobimy time warp. Najpierw będzie time warp z gimbalem, a później bez. Słuchajcie, jakie tutaj widzę wady i zalety tego systemu. Już o tym opowiem. Podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o cechy dodatnie, projekt pod kamerkę typowo pod GoPro, czyli jest to projekt indywidualny od producenta. Druga sprawa, prostota użytkowania, naprawdę mega prostota. Wciskamy raz i zaczyna nam na przykład nagrywać ten system, prawda? Przejdźmy teraz do odpowiedniego trybu. Ok, wciskamy raz, w tej chwili nie ma miejsca na kartę, ale zaczyna nagrywać lub odtwarza.
Stop, start, ładowanie. Ładowanie mamy bezpośrednio kamery przez system, całe przez złącze z baterii gimbala. Transfer do kompa może odbywać się bez zdjęcia kamery, czyli poprzez to gniazdo USB typu C. Niestety nie mamy mikrofonu eksternalnego, czyli zewnętrznego mikrofonu tutaj, bo gniazdo jest zablokowane poprzez właśnie złącze USB typu C, czyli zostaje nam mikrofon zewnętrzny, system zewnętrzny. To jest ten ból. Natomiast to, co jest fajne, to, co jest na minus, to na pewno nie ma tego, co możemy uzyskać już w Osmo. Czyli na przykład panning, tutaj joystick fajny, fantastyczny i możliwości przemieszczania kamery. Natomiast druga sprawa to jest 360 stopni. Tutaj niestety to nie jest 360 stopni. Zobaczcie, jak mocno, popatrzmy, jak on pracuje, w jakim zakresie. Popatrzmy może na nas, tak będzie najlepiej widać, że ten zakres jest bardzo mocno ograniczony. Złapmy ostrość jeszcze raz. Niby wszystko się stabilizuje, jest ok, ale jak chcemy nim poruszać dynamicznie, to nam ucieka, prawda? Tryb selfie, zobaczcie, co się dzieje. Mamy teraz kamerę przed sobą, prawda? Pokazujemy wszystko tak. I teraz, jeżeli chcemy przejść do trybu selfie, to musimy po prostu przejść w taki sposób. I teraz już nie mamy tutaj naszego panelu z przodu. Widać, że to jest wersja pierwsza karmy, która obowiązuje do dzisiaj niestety. I tak to wygląda. Natomiast sam system jest dosyć ciekawy i można o nim jeszcze opowiedzieć parę rzeczy. Zaraz porównamy go z Osmo. Nie, Mila? Słuchajcie, dla porównania wziąłem Wam jeszcze Osmo, żeby zobaczyć. Przede wszystkim, co my tu mamy fajnego w Osmo, że jest opcjonalnie za jedyne 50 zł, ale mamy taki stojak. Mamy tutaj joystick, który umożliwia nam właśnie sterowanie samą kamerą. Góra, bok, panning, widzicie, można zaprogramować z aplikacji. Fajne robić rzeczy typu timelapsy, tak zwane motionlapsy. Myślę, że zajmę się też tego lata jeszcze trochę Osmo właśnie, tym nawet klasycznym. I to jest fantastyczne. Mamy blokadę silników. Jak wyłączymy Osmo, możemy zablokować sobie każdą oś. I ten gimbal nam wtedy tak nie pracuje fatalnie jak karma, czyli nie obija nam się, bo karma, jak się ją wyłączy, to mocno się faktycznie obija. No i to jest też świetne, że mamy tutaj tak zwany trigger, czyli jeżeli chcemy pociągnąć, powiedzmy raz, żeby ją ustabilizować, ona w tej chwili jest uśpiona. Widać, że dynamicznie bardzo gimbal pracuje. Trzy razy tryb selfie, dwa razy przejście na tryb podstawowy. Jeszcze raz, trzy razy tryb selfie, przejście na tryb podstawowy. Oczywiście nie jest wodoodporna, nie nadaje się specjalnie do montażu na innych akcesoriach. Nie lata na dronie, więc to jest słabe, ale ma za to gniazdo 3,5 mm, czyli jacka popularnego, gdzie możemy sobie podłączyć już zewnętrzny mikrofon. Co jest jeszcze w niej fajne i co jest słabe w Osmo? Fajne jest to, że chyba lepiej stabilizuje i faktycznie dość dobrze to działa. Jest bardziej rozbudowana funkcjonalność, właśnie ten panning, to, że mamy tutaj sterowanie, możemy nagrywać stąd, możemy też robić zdjęcia i sam joystick rewelacyjny. Natomiast dla mnie ten hałas silników jest bardzo kiepski i faktycznie one mocno hałasują, ta wentylacja, którą tutaj mamy. Tak czy inaczej, gdybyśmy połączyli cechy tych dwóch gimbali, można by uzyskać fantastyczny efekt, a mianowicie gimbala i system kamery sportowej niemal idealny. Taki, którego nie posiada już na dzisiaj nawet Action czy Osmo Pocket właśnie. To, co mi się podoba w karmie, to jest ta wizja, z którą została stworzona zarówno dron, jak i grip. Na etapie koncepcji one zdobyły serce bardzo wielu osób, szczególnie takich, które uwielbiają aktywny tryb życia, czyli mamy plecak, wyciągamy nasz grip, robimy ujęcia. Wtedy jeszcze mieliśmy GoPro 5, także dopinaliśmy do gripu 5 i była piękna, fajna stabilizacja.
A następnie przybywaliśmy na miejsce, tam gdzie chcieliśmy się dostać, wyciągaliśmy drona z walizki, z plecaka, właściwie plecako-walizki, i była jazda bez trzymanki przez 16 minut baterii. To, czego nie dopracowano, to na pewno brak joysticku, brak możliwości paningu, czyli nie mamy tutaj możliwości właśnie obrotu w osi pionowej samym tym stabilizatorem. Dźwięk jest oczywiście słabszy, trzeba się posiłkować zewnętrznym mikrofonem i sprawdzać co jakiś czas, czy się nagrywa. No i sama funkcjonalność też jest dziwna, prawda? Czyli zakres ruchów tego gimbala, on jest mocno ograniczony, muszę Wam powiedzieć. No ale dobra, nie czepiajmy się. Na pewno nadal Karma Grip i cały system Karma, łącznie z dronem, czego byśmy nie mówili o jakości, o tym, że nie ma czujników. Wiadomo, jest to pierwszy system, jedyny, jaki wypuściło GoPro. Czyli nie mamy dwójki, nie było już okazji do tego, żeby to poprawili. Natomiast nadal Karma oferuje to, czego do dzisiaj DJI nie wprowadziło, a mianowicie wymienna optyka na gimbalu stosowana i możliwość przepięcia właśnie kamery z drona, choćby z Mavica 2 Pro na gimbala i zrobienie czegoś, czego oczekiwałem od nich, a mianowicie prawdziwe Osmo Action, a nie to, co dostaliśmy w tej chwili. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam do darmowych treści jak zwykle, zapraszam do tygodnia promocji, jaki mamy w tej chwili z okazji tysięcznej osoby na naszej grupie facebookowej. Pozdrawiam Was i do zobaczenia już wkrótce. Pa! Słuchajcie, co jeszcze jest takie ciekawe i charakterystyczne? Osmo, jeżeli człowiek się przyzwyczai do niego, można go używać praktycznie z zamkniętymi oczami. Na samo tak zwane czucie, czyli na przykład raz, dwa, trzy i mamy pewność, że kamera jest skierowana na nas. I mamy pod palcami wyraźne wypustki, prawda? Nagrywanie, odtwarzanie, czy tutaj jest zdjęcie i także ten joystick. I to jest genialne, bo faktycznie panujemy nad sytuacją. Natomiast tutaj nie ma żadnych wypustek. To jest w karmie niestety płaskie wszystko i śliskie, więc nie jesteśmy w stanie tym sterować bez patrzenia na ten panel. Natomiast przy Osmo, jak się przyzwyczajimy i ogarniemy, jesteśmy spokojnie w stanie ogarnąć i sterować tą gimbalem bez patrzenia. Ostatnia rzecz, którą Wam chciałem pokazać, to jest to, jak wygląda kamera praktycznie prawie nowa, czy mało używana, którą wyciągniemy w tej chwili z tego. Zobaczcie. Są dramatyczne otarcia na niej. Widać, jak mocno się otarła w tej chwili. Fatalne smugi i otarcia, prawda? Używałem ją z karmą może z 10 razy i teraz jeszcze z gimbalem. I tak ta kamera wygląda. Dramat. Okej, Mila, dziękuję Ci bardzo. Mogę Ci nagrywać teraz TikToki albo coś, co chcesz.